Nie żyje mi Łogostreczek. Znany aktor przegrał walkę z chorobą Nie żyje mi Łogostreczek. Aktor zmarł w wieku 60 lat. Nie żyje mi Łogostreczek, popularny aktor i jedna z legend krajowego dubbingu. Miał 60 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z nieuleczalną chorobą. Łogostreczek urodził się 10 lutego 1961 roku we Wrocławiu. Był absolwentem tamtejszego 12 Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego. Łogostreczek, teatr, telewizja, dubbing. W 1984 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Wrocławskiej Filipe WST w Krakowie. Na scenie zadebiutował jako 24-latek, grając Witolda w historii Witolda Gombrowicza w reżyserii Jacka Bunscha na scenie Wrocławskiego Teatru Polskiego. Z tą placówką był związany do 2004 roku, następnie dołączył do obsady Teatru Dramatycznego w Warszawie. Tu również zachwyca publiczność w różnorodnym repertuarze, często współpracował z Teatrem Polskiego Radia. Sam pisał sztuki teatralne m.in. Chiny, komedia. Był artystą wszechstronnym, który świetnie radził sobie zarówno w produkcjach komediowych, jak i tych cięższych gatunkowo. Mogliśmy oglądać go w takich hitach jak Rancho, gdzie wcielał się w posła Mazura, w wielu różnych kreacjach W świecie według kiepskich, czy Samym życiu, gdzie przez 7 lat występował jako serialowy Drudziński. Widzowie najlepiej znają Łogostreczka przede wszystkim z występów dubbingowych. Trudno zliczyć animacje, w których można usłyszeć charakterystyczny głos aktora. Aktor pomógł przemówić m.in. Homerowi Simpsonowi, Absolemowi w Alicji w Krainie Czarów, Juliuszowi Cezarowi w filmie Asterix i Obelix, W służbie jej królewskiej mości, szefowi z Wyspy Totalnej Porażki, a także licznym bohaterom miasteczka South Park, Ben 10, czy Phineasa i Ferba. To on użyczył również głosu Stoikowi Ważkiemu z serii Jak wytresować smoka. Łącznie na swoim koncie miał ponad 350 produkcji. Łogostreczek przez ostatnie lata zmagał się z ciężką nieuleczalną chorobą. Cierpiał na złośliwy nowotwór, szpiczaka, który powodował uszkodzenia kości, a także znacznie obniżał odporność aktorka na anemię i niewydolność nerek. Łogostreczkiem opiekowała się fundacja imienia Darii Trafankowskiej, która zbierała pieniądze na jego leczenie. O śmierci 60-latka poinformowała w mediach społecznościowych strona Widzę Głosy, poświęcona dubbingowi. Aktora pożegnał również m.in. Storytel. Dzisiaj nad ranem odszedł nasz przyjaciel, wspaniały człowiek i wybitny głos, Łogostreczek. Miłku, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze. Poza charakterystycznym głosem, którym stworzył wiele niezapomnianych ról, Miłek miał też niezastąpione poczucie humoru. Takiego cię zapamiętamy, Miłku. Jasnego, otwartego i uśmiechniętego. Do zobaczenia, przyjacielu, czytamy na Facebooku.